Coraz więcej wskazuje na to, że zabudowania szpitala Juliusz w centrum Rybnika staną się za niedługo własnością miasta. To jeszcze kilkanaście miesięcy temu zapowiadano, wkrótce być może stanie się faktem. Na terenie Juliusza już zaczynają zachodzić zmiany. Ostatnie lata szpitala Juliusz to próby ożywienia go dzięki staraniom rybnickiego starostwa powiatowego, jednak z powodu braku środków o żadnym gruntownym remoncie mowy nie mogło być. Od pewnego czasu toczyły się rozmowy starosty z magistratem dotyczące przekazania tego terenu miastu. No przede wszystkim musimy mieć model finansowy, to znaczy musimy wiedzieć, z czego się w przyszłości ta materia będzie utrzymywała. Sam remont Juliusza to są gigantyczne środki i bardzo duże wyzwanie dla gminy, stąd temat wymaga przemyślenia, głębokiej analizy, szczególnie finansowej, no a potem będę mógł mówić o konkretach. Obecnie sprawy ruszyły nieco do przodu. Starosta rybnicki Damian Mrowiec rozpoczął przygotowania do tej transakcji. Chciałbym panu prezydentowi, bo takie dyskusje prowadzimy, żeby to przekazać miastu w wersji absolutnie czystej, jeśli idzie o stronę prawną. Stąd też pierwsze kroki w tym kierunku. Wypowiedziałem umowy tym, którzy do tej pory tutaj najmowali te budynki. W ciągu kilku miesięcy te budynki zostaną w cudzysłowie oczyszczone z dotychczasowych najemców. I jeśli byłaby taka wola miasta, na pewno możemy przekazać to miastu dla celów właśnie takich opieki nad osobami starszymi, dla takich, bym powiedział, humanitarnych celów. Takie w końcu były również założenia fundatora obiektu Juliusza Rogera. Kolejny krok w tej sprawie należeć będzie do rybnickiego magistratu.